Lana chyba zajęta dziurką w skarpecie. Lubiłam je. Może uda mi się to jeszcze uratować. Gdzie by tu zacząć? Siemka, mogę tu zjeść? Wołowina. Moja ulubiona. No to czas na ucztę. Okej, nawlekamy. Au! Kogo ja oszukuję? Nie umiem szyć. Nie wiedziałam, że dzisiaj na obiad brudne skarpetki. Zaraz. Odegram się na Lanie i ją wystraszę. Do tego kawału potrzebujesz dużej agrafki. Nanieś trochę kleju i zapnij. Kiedy wyschnie, natnij tę stronę tak, żeby otworzyć agrafkę. Nożyczki lub obcęgi będą ok. Przyłóż agrafkę do palca w ten sposób. Daj trochę keczupu, żeby wyglądało jak krew. Nie ma szans, żeby to jej nie wystraszyło. Fu, popatrz tylko. A! Wraca! Ała, mój palec! Twój palec! Patrz na mój! Czy to krew? Spokojnie, to tylko keczup. Już prawie czwarta. Amy powinna zaraz przyjechać. O, jest! Jeśli masz rodzeństwo, to zapewne wiesz, że walka o siedzenie z przodu potrafi przerodzić się w brutalne starcie. Właśnie tak. Nie spodziewałaś się, co? Puszczaj! Nie oszukuj, Lana. Miejsce z przodu będzie należeć do Lili. Tylna kanapa cała dla ciebie, Lana. Ale ten fotel obok kierowcy jest wygodny. Spadaj. Zdarzyło ci się iść sobie spokojnie, kiedy nagle zaczepił cię jakiś miejscowy łobuz. Ojej, ale on wysoki. Bierz co chcesz, tylko mnie zostaw. Wezmę tego lizaka, dziękuję. Kurczę, dostałam go od przyjaciółki. Czy ty zaczepiasz moją siostrę? Nieważne, czy się dogadujecie, czy nie, na rodzeństwo można zawsze liczyć, zwłaszcza w takich sytuacjach. Udało się. Chcesz napój? O tak, biegnij do domu, do mamusi, wieśniaku. Wow, uratowałaś mnie, siostra. Nie ma za co. A, dajcie chusteczkę, bo się zaraz popłaczę. Świetnie wyglądasz, Lana. Nowa koszulka? Gotowa na pierwszy dzień szkoły? O, ktoś tu od kogoś odgapił. Wow, nawet buty mają te same. Nie dość, że są do siebie podobne, to jeszcze ubrały się identycznie. A więc? Która odgapiła? Jak ty... Dobra, idź się przebrać. Ale dlaczego ja? Już! To się źle skończy. Wieczór przy filmie z siostrą często zamienia się w istną dramę. A winowajca może być tylko jeden. Pilot. Kto będzie dzisiaj wybierał? Lana czy Lili? Los wieczornego seansu chyba przesądzony. Ej, to nie fair. Ty ostatnio wybierałaś. O tak. Ciągnięcie za włosy to przekroczenie granicy. Będzie się działo. Lana wraca do gry. O Boże, to trochę potrwa. Lili, tylko nie gryź siostry. Nie! Wygląda na to, że te dwie nie będą dzisiaj oglądać dramatu. Same go sobie stworzyły. Chcesz obejrzeć ten swój horror? Nie ma to jak przyjść do szkoły bez ołówka. Ej, Lili! Halo, obróć się! Masz pożyczyć ołówek? Dzięki. Serio? I co teraz? Lana, pożycz strugawkę. Proszę, kupię ci później ciastko. Dzięki. Już prawie... A? Już się skupić nie mogę. Napiję się. Od razu lepiej. Psst, Lili. Daj łyka. Chce mi się pić. Pewnie, że ci się chce? Co, Lana? O, tak.
Dobra, czekaj. Trzeba skorzystać z tej okazji. Weź coś ostrego i zrób dziurkę w butelce poniżej etykiety. Łatwe, co? Trzymaj, Kevin. Jest twoja. O, tego się nie spodziewał. Ale do buzi nic nie trafia. Niech to. Zimno. Ale wstyd. Piona. Dalej chce mi się pić jak coś. Lili, nie pomożesz siostrze z zakupami? Gdyby oderwała wzrok od telefonu, zobaczyłaby, że potrzebuje pomocy. Serio, Lili? Dobra, już otwieram bagażnik. Tak się przykleiła do telefonu, że nic nie zauważy. Jeśli masz sztuczną rękę, możesz bez problemu wystraszyć rodzeństwo i udawać, że coś ci się stało. Włóż ją do rękawa i połóż na brzegu bagażnika. O tak. Poczekaj, aż go zamknie i zaczynamy przedstawienie. A! Lili! Moja ręka! Co? O nie! Już otwieram! Ha! Nabrałam cię, Lili! Och, wystraszyłaś mnie, Lana. Nieważne jak jest późno, zawsze jest czas na szybkie sprawdzenie Instagrama przed snem. Mama idzie? Szybko chowaj telefon! Jak zobaczy, że jeszcze nie śpisz, to się wkurzy. Jutro szkoła. Nadchodzi! Lili, słyszałam, jak się kręcisz. Mama wyczuje ściemę na kilometr. Powieka drgnęła? Nic jej nie oszuka. O, śpi jak aniołek. Dobranoc, kochanie. Do jutra. Poszła już? Tak, nabrała się. Witaj, Instagramie. Każda mama wie, że wolna chata to zbawienie. Lana spotyka się dzisiaj z koleżankami. A po ciężkim i długim tygodniu jest dużo do obgadania. O Boże! Zapomniałam przypudrować nos przed wyjściem. Tymczasem w domu mama Lany rozkoszuje się błogą ciszą. O, pamiętam, jak robiła to zdjęcie. Prawie się wtedy spóźniła, bo tyle czesała te włosy. Zadzwonię do niej i sprawdzę, czy wszystko jest ok. Zaraz wracam, idę szybko poprawić makijaż. O, ktoś tu nie odbiera od mamy? Dlaczego nie odbiera? Coś się stało. Na pewno ją porwali. I zamknęli. Związali ręce i zakleili usta. I zabrali telefon. A co, jeśli już jej nie zobaczę? Nie wybaczyłabym sobie. Jak zaraz nie odbierze, dzwonię na policję. Sorka, że tak długo mi zeszło. Co przegapiłam? Ła, mama dzwoniła 20 razy? Przecież mówiłam jej, gdzie jestem. Co się dzieje, mamo? Dzięki Bogu, że żyjesz. Myślałam, że cię straciłam. W domu lubimy sobie czasem posiedzieć na Instagramie. Ale mama potrafi wszystko zepsuć. Ciekawe, co ona tam ogląda. Co jest? No już, idź sobie, mamo. Znowu ona tak sobie sprząta. To profil jakiegoś chłopaka? Kto to? Przesuń palec, bo nie widzę. Ja tu tylko sprzątam, kochanie. Ech, ale się zrobiła wścibska. Co? April poszła na imprezę i co zrobiła? Serio, mamo? Trochę prywatności. Jak ja się już chcę stąd wyprowadzić.